Jakżem powiedział, takżem zrobił. Cześć moi drodzy. Nadszedł ten wielki moment, kiedy trzeba zamontować kibelek. Kibelek z Tersanitu. Nie będę tutaj robił jakiejś konkretnej reklamy, więc nie będę mówił tam o modelach, cenach i tak dalej, gdzie kupiłem. Ważne jest po prostu, jak to zamontować. Zacznijmy od tego, że podejście na 110 mm. Czemu tu jest kolanko, zaraz wam o tym powiem. W każdym razie wymierzacie sobie mniej więcej, gdzie to ma być. I oczywiście, jak to w ścianie szkieletowej, musicie zrobić przezbrojenie na to. Żeby złapać taki sterarz, on ma takie nóżki regulowane. To, jak tutaj to będzie montowane, zależy od modelu, więc nie będę wam mówił, jak ma akurat to zrobione Celsanit. Mam to wysunięte na 25 cm, żeby zmieściła się ta rura za tym sterażem. I musimy mieć, gdzie przykręcić te takie łapki. Te łapki wypadają właśnie na tej wysokości, więc tutaj między ten słupek a ten słupek trzeba dać przezbrojenie. Tutaj pójdzie deska konstrukcyjna na te 14,5 cm. Trzy wkręty, myślę, z jednej strony, trzy z drugiej. Problem jest taki, że po bokach, jak będziemy chcieli zrobić za chwilę potem zabudowę, również nie będzie do czego przykręcić płyt. O ile płyty są tutaj kręcone do słupków, o tyle tutaj, gdzie nam się skończy ten cały, powiedzmy, geberit, płyta sobie dojdzie do pewnego momentu i nie będzie gdzie jej złapać. Tak samo nie będzie gdzie złapać sterarza. Więc tutaj, poniżej tego, również trzeba będzie dodać ze dwie czy trzy deski. Czyli tak, tu pójdą trzy takie cienkie deski, tam trzy i tutaj jedna gruba. Na dole ten sterarz jest łapany na takich nóżkach do betonu poprzez kołki, więc nie ma problemu, żeby to zamontować. No ale najpierw musimy zająć się sterażem naszym drewnianym, żeby to móc pomontować. Jak to zrobię, to wam za chwilkę pokażę. Jakżem powiedział, takżem zrobił. Tu mamy tą dechę, tę dechę, nie wiem, czy to widać, o stąd aż dotąd na 15 cm. Od słupka do słupka na trzech wkrętach sieci to bardzo mocno, więc kibelek może się tego trzymać. I tu też na przedłużeniu się zrobiłem mniejsze deski z 4x5. Jedna, druga i trzecia. Dzięki temu będzie można płytę kręcić mniej więcej co 25 cm. Tutaj jeszcze tego nie zakleiłem, żeby wam pokazać, o co chodzi. Przy okazji, zawsze kiedy macie dostęp do szkieletu, a chcecie zrobić coś, co psuje wam jakby te tafle co 60 cm słupków i musicie zrobić jakieś tutaj przezbrojenie, bo jakaś ścianka działowa, bo właśnie zabudowa geberit czy coś innego, no to trzeba będzie naciąć folię jak najmniej, czyli robicie cięcie poprzeczne, trochę w górę, trochę w dół na słupku w połowie. Przykręcacie, wystarczy jednym wkrętem tutaj, jednym wkrętem tutaj i potem to zaklejacie taśmą szarą. No i też to za chwilkę zrobię. Potem będziemy mogli zająć się następnym etapem, więc zapraszam do dalszego oglądania. No dobra, teraz to, co jest istotne, umiejscowienie samego kibelka. Jeśli cała łazienka wam i tak definiuje, gdzie to musi być, to nie macie wyboru. Ja tutaj jeszcze mogę tym trochę pomodulować, bo wanna będzie mieć jakieś 80 cm, tam jeszcze będzie ścianka działowa odsunięta, tak żeby tamta rura, czyli pion na górę i jeszcze odejście, ewentualnie nad garaż, taki trójnik zrobię na przyszłość, były w tej ściance ukryte, więc tam będzie, o tak ustawiłem to drewienko, tam mniej więcej skończy się ściana, potem tutaj jest małe drewienko, tutaj skończy się nasza wanna, więc nasz wypadkowy wymiar akurat wychodzi tak, jak będzie zabudowa, symetrycznie z jednej i z drugiej strony. Jeszcze do końca nie wiem, bo jeszcze samej wanny nie wybrałem, ale mogę sobie to ustawić tak, żebym nie musiał żadnych dodatkowych elementów
kanalizacji dokupywać. Ta rura jest o tyle fajna, że jeśli zrobicie kolanko, albo idealnie wymierzycie, że to wchodzi Wam w rurę kanalizacyjną, co jest bardzo mało prawdopodobne, ale może Wam się tak uda zrobić. Sorry. Tę rurę czarną można dociąć na wymiar, więc spokojnie, ale ona też jest ustawiona na takim mimośrodowym kołnierzu, dzięki czemu można ustawić to sobie w kilku tam, powiedzmy, położeniach, że to jeszcze będzie grało, bo tam na uszczelkach to będzie można sobie na końcu ustawić. Ja ustawiłem tak jak teraz, to mi się podoba. Od wanny będzie 20 cm, być może z tej strony też zrobię 20 cm, będzie taki szerszy słupek do góry i tutaj jakieś może półki, może jakiegoś chrobotka zrobię, nie wiem. Etap, który jest teraz, według instrukcji zrobiliśmy sobie numer, moi drodzy, pierwszy, tak? Drugi jest taki, że trzeba ustawić, tutaj mamy maksymalnie 25 cm od ściany do tej nakrętki. Akurat u mnie jest dokładnie 25 cm po to, żebym się mógł zmieścić z tą kanalizacją, która jest tam już na styk. Zaraz sobie to dokładnie wypoziomuję. Tu jest jeszcze istotna wysokość od podłogi do środka tej rury. Akurat u mnie, sprawdziłem na misce, od środka rury do góry miski jest 8 cm. Mówi się, że idealny wymiar standardowy jest przyjęty od posadzki do góry na 40. Czyli ja teoretycznie, skoro tam jest 8, to tu powinien mieć 32, ale dojdzie mi jeszcze grubość podłogi, więc mniej więcej ustawiłem środek tej rury na 35 cm, więc góra tego kibelka wyjdzie na 43, tylko że bez posadzki, więc to się troszkę zmniejszy. Akurat to tak wychodzi, to jest regulowane. Można sobie podnieść to chyba jeszcze jakieś 30 cm, tylko nie wiem po co aż tak wysoko. No nie wiem, no ale jest to regulowalne. No jest po prostu w środku jeszcze taka rurka, można sobie to popodnosić. To jest na jakimś tam systemie, nie wiem, hydraulicznym, że jak podniesiecie, to Wam nie spadnie. Łatwo jest to sobie zrobić w jedną osobę. No ale dobra, przejdźmy dalej. Jak sobie to już wymierzycie, na jakie to ma być wysokości, wypoziomujecie, zaznaczycie tutaj, gdzie trzeba przykręcić wkręty i tam, gdzie trzeba przykręcić wkręty, przychodzi kwestia zabudowy. Punkt 2.1 lub 2.2. Zależnie od tego, czy ma to być taki słupek do samej góry, czy to ma być taki słupek, który kończy się nad kibelkiem. Problem polega na tym, że my robimy zabudowę z elementów drewnianych. Jedyne miejsce, gdzie zastosuję te profile stalowe, to jest, moi drodzy, kominek, który coś mi przygasł. Muszę otworzyć ten dolot. Tak, jedyne miejsce to jest zabudowa kominka. Całą resztę sobie zrobię z drewna. Problem z drewnem jest taki, że nie macie takiego korytka, do którego sobie to możecie wstawić. Czyli tak jak jest ten profil do sufitu i do podłogi, nie? On ma jest takie U. I to by sobie tutaj weszło. No nie możemy, musielibyśmy położyć to na tym drewnie. Wsadzamy drewno i wkładziemy na tym, ale nie ma sensu. Potem jak już będę znał dokładny wymiar, do boku przykręcę sobie stelażyk drewniany. Po to są zrobione, sorry, te deski, żebym ten stelaż mógł przykręcić do tego. Tak samo z tej strony, tu mamy porobione te dechy, więc ja w ogóle ten punkt drugi na razie pomijam. Nie będzie mi potrzebny, zabuduję sobie to potem z drewna. O ile mamy minusy związane z konstrukcją szkieletową, że musimy sobie porobić takie przezbrojenia, o tyle w kwestii zabudowy to są plusy, bo możemy to zrobić później. To co dostaliśmy w zestawie, to są takie śruby z kołkami. Rzecz jasna, nie będziemy na kołkach rozporowych montować czegokolwiek w drewnie, ale akurat te wkręty można by wykorzystać. Tylko muszę sobie najpierw nawiercić, zaznaczę tutaj i przykręcę to na tychże śrubach. No a to co idzie do betonu na dół, no to już po prostu wiertarka z udarem. Trzeba to nawiercić, kołek wbić i przykręcić. Tym też się teraz zajmę.
No i tak to wygląda. To jest już tutaj przykręcone. Bardzo mocno trzymają te śruby, więc nie ma co wymyślać, żeby kupować jakieś inne. Tutaj akurat w tym systemie trzeba było to przesunąć do przodu. Dzięki temu to jest zamocowane. Całość jest wypoziomowana, wypionowana. Na dole też to jest złapane. Na całe szczęście odległość między tą śrubą a otworem tam jest na tyle duża, że ten beton nie pękł podczas skręcania, ale też nie przykręcałem tego jakoś strasznie mocno. I tutaj już całość jest połapana, już powsadzałem uszczelki, dałem tam troszkę Ludwika, żeby to łatwiej było wsadzić. Wcześniej jak to składałem na sucho, sobie zaznaczyłem ułożenie tego kolanka. I tutaj głębokość, na jaką to weszło. Myślałem, że trzeba będzie ściąć tę rurę, ale ona i tak wchodzi tam w głąb, więc nie ścinałem tej rurki. Zeszło akurat tak, jak ma być. Tutaj są takie zaślepki wsadzone. Też kazali wkręcić te śruby. Więc na razie to jest ok. I teraz tak. Krok następny. Podpięcie kranika. Tego kranika tu wcześniej nie było. Tutaj jest to w ten sposób rozwiązane. Ten kranik tak wygląda. Trzeba go wsadzić. Tam według tej instrukcji musi być w prawo. Wsadzamy w otwór, zakręcamy. I co też istotne, tutaj może być podejście z dwóch stron. Ja jeszcze nie mam zrobionej instalacji. Ona dopiero będzie później poprowadzona po ścianach. Po kartongipsie to będzie zasłonięte meblami. Ja początkowo chciałem zrobić ruszt na 4-5 cm, ale to okazało się bez sensu, bo jeśli bym poprowadził ruszt, o ile rurki bym schował, o tyle podejście, jak na przykład chciałbym poprowadzić ciepło nad zimną, no to tam jest takie kolanko i tak by wystawało, więc bez sensu. Wolę sobie to zrobić na ścianie i tak tutaj będzie szafka stąd aż tam, więc bardzo łatwo sobie będę mógł przeprowadzić tę instalację. Tu jakoś pójdzie ta woda, no i zobaczymy. Czy wprowadzę ją? Chyba wprowadzę ją tutaj z boku. Ewentualnie można tę zaślepkę wywalić, dać tu, a ten kranik dać tutaj. Jak będzie podpięta woda, mówią, żeby podłożyć jakiś tam kubeczek, sprawdzić, czy to się rusza, czy nie, czy tutaj cieknie woda, czy nie. I potem tu macie mieć wężyk i ten wężyk trzeba złączyć. No teraz już rozumiecie, dlaczego kranik musi wychodzić w prawo. No bo to trzeba móc jakoś spiąć. Tutaj oczywiście na ten gwint trzeba będzie dać jakąś taką taśmę teflonową, żeby uszczelnić to połączenie. No ale tak jak mówię, na razie wody nie ma, z tej ubikacji będziemy korzystać tak, że po prostu będzie wiadro z wodą używane do spłukiwania. Potem dopiero jak będzie woda podpięta, to będzie można korzystać z dobrodziejstw tej spłuczki. Dobra, lecimy dalej. Dobra, w sytuacji, w której nie zostawiacie gabaritu na dłuższy czas, tylko od razu chcecie to wszystko zamontować i wymierzyć, demontujecie te plastiki, bo jest to po to, żeby nie śmierdziało, demontujecie tamte długie śruby. I tutaj już zamontowałem, to jest ten jakby stelaż pod przycisk. On troszkę wyglądał bardziej zabudowany. Z jednej strony miał taki plastik, z drugiej miał taki plastik. To jest w sumie to, nie wiem po co jest. Z tego była zrobiona taka skrzynka i do środka były wrzucone różne elementy. Po wyjęciu jednej i drugiej części plastikowej obracamy to i na takim kliku to sobie tutaj wchodzi. Nie wiem, czy będzie widać od środka. Nie będzie widać od środka. Wsadzamy, jest taki klik. Tu ciągle mamy dostęp do spłuczki. Do kranu należy wziąć tę taką plastikową część z elementami wyciętymi. Założyć, wciąż mamy dostęp do spłuczki i do kraniku. Tutaj śrubokrętem płaskim można sobie dojść. Oczywiście to jest demontowalne, wystarczy złapać te zastrzaski i pociągnąć do tyłu. Ale czas już zająć się dalszymi elementami, czyli miską. Mamy takie dwie rury. Musimy je zmontować. Tam na końcu jest uszczelka. Jedna idzie tutaj odpływowa, główna do miski. Druga
do spłuczki. Tędy będzie wpływała woda, tędy będzie wypływała woda z treścią. Wciskamy to na maksa. Przykładamy coś płaskiego do tej płaszczyzny i zaznaczamy sobie, gdzie nam się to kończy. Na zero z tym. Ta rura i ta rura. Musimy mieć ten wymiar. Potem obracamy je i montujemy sobie w tych otworach. Pamiętajcie, żeby wcześniej zamontować uszczelki, żebyśmy mieli tutaj dobre te wymiary, bo gdzieniegdzie tam ta rura jest w stanie wejść sobie dużo, dużo głębiej, a tego byśmy nie chcieli. Wsadzamy tutaj rurkę i na tym etapie już trzeba wiedzieć, co będzie zabudową tego gabarytu. Minimum wyznacza nam ta zabudowa. Minimum mają być 2 cm, maksymalnie 95. Tyle w stanie jest nam ten plasticzek tutaj przyjąć, żeby ten przycisk ładnie nam dolegał. W moim przypadku najprawdopodobniej będzie to drewno. Albo wezmę deskę calówkę, albo z deski podłogowej coś pomodzę. Deskę calówkę i tak będę musiał zestrugać na 22. Deska podłogowa akurat ma 22. Więc biorę tę dechę jako wymiar. Tylko może sobie wezmę jakąś dłuższą, ponieważ wsadzamy tutaj rurę. Przykładamy stąd dotąd nasz wymiar i zaznaczamy na tej rurce, gdzie nam się to będzie kończyć. W związku z czym będziemy mieć wymiar od miski i stąd. I to trzeba będzie wyciąć z... Gdzieś tutaj mieliśmy ten rysunek, tylko on jest troszkę mało czytelny. O, trzeba to wyciąć i jeszcze 3 mm, czyli tak zostawić sobie lekki luz. Bo tam wsadziliśmy z jednej i z drugiej strony na zero do końca, więc to, co nam wyjdzie, musimy zmierzyć, dodać 3 mm i od końca rury wyjdzie nam jakaś kreska tu, wyjdzie nam jakaś kreska tutaj. Trzeba to zmierzyć, dodać 3 mm i stąd dotąd to wymierzyć i uciąć. Następnie trzeba to będzie sfazować tak, jak jest sfazowane tutaj, żeby łatwo nam mogło to wejść do otworu. Tylko pamiętajcie, trzeba najpierw ustalić, co będzie naszym ostatecznym wykończeniem. W moim przypadku jest to ta deska, więc znam wymiar. Jeśli to będzie troszkę większy wymiar, to też nie ma wielkiej tragedii. Bo i z jednej strony, i z drugiej strony jesteśmy w stanie to wysunąć o jakieś dobre 2 czy 3 cm. Nie jest to wskazane, ale mamy tyle buforu. Z jednej i z drugiej strony po jakieś 2-3 centy, więc można się pomylić nawet o 5 cm. Ale nie polecam. Lepiej to wymierzyć od razu. Dobra, działam. Dobra, z dwóch płyt OSB, czyli mamy wymiar 24, nie 22, ale to nie jest aż tak istotne. Mówiłem, że tam mamy możliwość poruszania się do kilku centymetrów. Skręciłem taką prowizoryczną płytę, ponieważ chcę już zamontować miskę. Mamy docięte te rurki. Teraz to jest odpad. O, tu jest docięta ta rurka. Wyszło mi równo 103 mm do wycięcia, czyli wyciąłem 106. Jedna i druga rurka. Gdzie ona jest? To jest jedna i druga rurka, dokładnie ścięte tyle samo. O, też na 106. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wsadzić jedną rurę, drugą rurę, dopasować tamte takie długie szpilki na długość tych rurek, nałożyć miskę i ją przykręcić. Jak to zrobię, to Wam pokażę. Jest to już zmontowane, rury włożone, te pręty są wysunięte mniej więcej tak jak ta dolna główna, może troszkę bardziej niż powinny być. Ja mam miskę bezkołnierzową i tam woda jest rozprowadzana po prostu pod ciśnieniem naokoło, w związku z czym jest też taki tam plastikowy element, który trzeba dobrze ułożyć, nałożyć na taki
cycek, który jest tutaj. O tym trzeba pamiętać. No i też, żeby nie były widoczne śruby i było łatwo, łatwo to pomontować, no to trzeba było zmontować takie plastikowe tulejki, wsadzić je od środka, na zewnątrz przykręcić nakrętkę. I są takie bardzo dziwne klucze, które trzeba wsadzić, wbić je tam przez ten plastik i one, dzięki temu, że mamy taki oto kluczyk, kręcąc sobie, będziemy mogli, moi drodzy, nakrętką wsuwać sobie to, tak żeby ten kibelek docisnąć. To co jest tutaj, to jest tak zwana mata wygłuszająca chyba, tak to się nazywa, kosztuje kilkadziesiąt złotych. Ona mi posłużyła jako szablon pod płyty OSB. Montuję ją teraz od razu, ale nie będę tego docinał. Bo jak zamontujemy kibelek, to trzeba naokoło obciąć to, żeby nie było widoczne. Na razie to montuję tak, żeby działało, żeby dało się korzystać. Potem to i tak będę musiał zdemontować samą miskę i zamontować ponownie, jak już będzie to ostateczne pokrycie, prawdopodobnie z drewna. Dobra, teraz będzie troszkę kombinacji. Na to trzeba dać troszkę Ludwika, żeby to sobie ładnie naszło na rury w misce. Nasadzę to na te bolce, no i będę musiał kręcić tymi kluczykami. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy pracy jednej osoby. No miejmy nadzieję, że jakoś się to uda. Z małymi trudnościami udało się to zrobić. Polecam podłożyć sobie pod to jakąś tam deseczkę, jakiś karton, żeby wam to już nie musieli cały czas trzymać tej miski. Najpierw sobie dosuńcie dół i dosuńcie górę na te wystające, gwintowane szpilki. Trochę was wprowadziłem w błąd, ponieważ instrukcja, którą tutaj mamy, jest do dwóch różnych misek. Jedne są takie, a drugie są takie. My mamy B. Nie widać tego z zewnątrz, więc też część tych elementów, które tutaj są, jakieś zaślepki, nie będą przydatne, bo to wszystko jest ukryte w środku. Dlatego też mieliśmy jakieś tam kluczyki i tak dalej, i tak dalej. I te szpilki mają być wysunięte na 75 mm od okładziny. Troszkę je musiałem wysunąć. Nałożyłem sobie tak, żeby one weszły w te takie plastikowe elementy, które wam pokazywałem w misce. I po dosunięciu trzeba nieco sobie tam kolanem dosunąć to, żeby to złapało gwint i tam kręcicie tym kluczykiem, tym od dołu w prawo. Troszkę dokręcicie. Widzicie, że ta miska wam dochodzi. Potem tamtą stronę też prawo. Trochę wam dochodzi. I tak, i tak, i tak, i tak. I w końcu uda wam się to zamontować. A teraz pokażę wam najbardziej zmyślny system montażu deski. No nie dziwię się, bo ona kosztuje chyba 200 zł. Nie ma za bardzo dostępu, jak od środka wsadzić rękę, bo tam mamy ten taki pręt, którym dokręcaliśmy te nasze szpilki. Nie ma za bardzo jak włożyć ręki, więc jak wsadzić coś takiego, żeby od środka było to kontrowane? Otóż to jest coś takiego. Najpierw może elementy. Mamy ten czarny czpień z bolcem, potem mamy uszczelkę, potem mamy wsadzoną śrubę, na śrubę mamy wsadzoną taką zaślepkę, która nam wejdzie w tę dziurę, potem mamy taką zmyślną podkładkę i nakrętkę. I teraz patrzcie, coś nam ta uszczelka nie wlazła za ładnie. No i teraz, żeby to dokręcić i żeby ta mała nakrętka poszła do góry, musimy cały czas trzymać to tak, jak najbardziej w górze, i kręcić śrubokrętem tę śrubkę. I to ona się powoli, powoli, powoli obniży, aż dojdzie sobie do końca. Ja to jeszcze muszę dokręcić, Te bolce nam wchodzą tutaj, z tyłu, więc trzeba będzie najpierw nałożyć deskę,
żeby to ładnie sobie siadło, póki to jeszcze ma tam jakiś tam zakres regulacji. I dopiero potem, po też ustawieniu tutaj tej linii, dokręcić mocniej te wkręty. Zmontuję to i Wam pokażę, zrobimy też malutkie podsumowanie, bo na tym koniec pracy dzisiaj. Proszę Państwa, mamy to. Teraz tylko to zabudować. Dobra, tam regulacji samej deski troszkę było. Tu są zaślepki, nie zdejmowałem z nich tego papierka, bo i tak będę musiał to wszystko demontować. Wszystko, samą miskę. Do ostatecznego... ostatecznej zabudowy, to oczywiście jest to wolno opadające. Zawsze chciałem mieć takie cudo. Zawsze chciałem mieć takie coś. Dobra, powiem Wam tak, zabawy z tym jest sporo, ale i tak jest mniej niż gdybyście kupili jakiś dużo, dużo tańszy, nie wiem, mniej markowy sprzęt. Tu akurat jest bardzo dużo ułatwień. Te wszystkie systemy na wsadź, kliknij, dokładnie na jaką tam odległość, odmierz tutaj, kolejność 1, 2, 3, 4 do 11, krok po kroku. Wszystko bardzo jasno jest pokazane, więc to jest na plus. Da się to zrobić samodzielnie, też system poziomowania tego stelaża jest taki, że tam nóżki mają ten blokowanie się opadania. Jeśli sobie troszkę podniesiecie, to Wam to nie spadnie. Łatwiej jest to zrobić po prostu w pojedynkę. Żadnych elementów montażowych nie musiałem dokupywać. No jedyne co, to jak będę robił stelaż i zabudowę, no to wszystkie te elementy będę musiał kupić, a tak to wszystko mam. No troszkę widzę blachowkrętów muszę kupić, no bo nie połapię desek drewnianych do tego. Sam system, no ciężko mi powiedzieć, czy polecam, czy nie, jeśli chodzi o montaż. Jak najbardziej polecam. O, to, czekajcie, to miało tak ma być? Nie, to ma do góry pójść. Właśnie. To ma być do góry. Sam system polecam do montażu, wygląda to bardzo solidnie. Niektóre z tych, które chciałem kupić, miały dużo cieńsze te profile. W ogóle to wyglądało jakoś bardziej wiotko. To nie jest najbardziej solidne, jaki widziałem, ale też patrzyłem na opinie w internecie. Wszyscy byli z tego zadowoleni, więc wolałem tam dopłacić. No miałem nie mówić o cenie, ale to chyba kosztowało z 1200 zł. Jeszcze muszę sprawdzić dokładnie, będę Wam robił podsumowania też wykończania, więc no to też muszę tam zawrzeć, nie? Więc oglądajcie regularnie, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Jeśli macie jakieś pytania do montażu tego geberita, tego cersanita, że tak powiem, piszcie w komentarzach, czy tam też wyślijcie maila. Odcinek z montowania całego tego guzika i regulowania, bo te przyciski mają regulację, czy chcecie tam 2 czy 4 litry przy jednym wciśnięciu, jednego czy drugiego. To wszystko trzeba tam poustawiać. No oczywiście z podłączania do wody też będzie odcinek, tak jak z każdego innego etapu budowy domu. Pokazuję Wam wszystko krok po kroku. Każdy z tych elementów Wam się przyda, zwłaszcza jak budujecie dom szkieletowy, więc jeszcze raz, subskrybujcie i widzimy się za tydzień, jak co tydzień, w piątek o 18. Cześć!